Oto nadszedł ten kres, nadszedł kurwańska ten czas. Czas na losowanie, kochani moi, losowanie z okazji 150 subskrypcji na kanale Danek 15. Proszę tutaj mój operatorze kamery przedstawić wszystkie tutaj niki. Będziemy dzisiaj losować sobie razem z naszym pomocnikiem pudełeczko Duna po lodach z Biedronki, bardzo dobre, polecam zresztą. Smak orzech, wanilia, kawa, a raczej to był smak taki, bo się zjadło już dawno. Mamy wszystkie 25 ników, które... Wszystkie 25 ników graczy, którzy podpisali swój komentarz pod filmem, pod losowaniem i te komentarze nie zostały usunięte. Bardzo się z tego cieszę, bo tylko nieusunięte komentarze mają jakiś wpływ na to wszystko. Ktoś, kto usunął komentarz, no to niestety został wyjebany z losowania i proszę nie mieć do mnie tutaj pretensji. Zasady są mianowicie proste. Z 25 jajek przechodzi dalej 12, następnie z kolejnych 12 przechodzi 6 jajek i z tych 6 jajek wyłonimy 3 zwycięzców, a więc przypomnę, za pierwsze miejsce 3 miliony złota, za drugie miejsce 2 miliony złota i za trzecie miejsce 1 milion złota. Pula nagród to łączna suma 6 milionów złota, a więc na razie sobie wyjmiemy wszystkie jajka. O, proszę, są w dwóch kolorach, jeden bardziej jaśniejszy, drugi troszkę ciemniejszy. To idziemy po kolei, wkładamy. Zrobimy to tak szybko, nie będę przedstawiał jakie to są niki i tak dalej, bo zresztą widać to na początku tego filmu, zresztą wszystko tutaj widać bardzo dobrze. Procedura stuprocentowej uczciwości została należycie zrealizowana. Lecimy, kurwa, zaraz ludzie przyjdą, jacyś powiedzą, bandyty, kurwa, nagrywają, bandyty. Dobra, żeby nam tu nie zwiało, szybko, szybko. Kochani moi, bo to trzeba nagrywać, bo to trzeba robić, bo to zaraz telefon odmówi posłuszeństwa i za długi filmik będzie. Operatorze kamery, jak tam z pamięcią? Na razie się trzyma, wszystko dobrze. Na razie się trzyma, bo to długi odcinek będzie. Długie losowanie, bym powiedział. To nie jest... Akurat losowanie nie jest robione na odpierdol, można tak to powiedzieć. Jedyna chyba rzecz na moim kanale, która nie jest robiona na odpierdol. Tak to wszystkie rzeczy są robione na odpierdol tutaj. Dobra. Dalej. To zapewne sobie przewiniecie to, jak ja wkładam te wszystkie jajka. Z jednej strony tutaj operator kamery też mi polecał, ahua.pl, że warto to wyciąć, ale ja stwierdziłem, że nie będę tego wycinał, żebyście zobaczyli, że wszystko jest sprawiedliwe, że nie ma faworyzowania innych osób, tylko wszystko jest uczciwie robione. Dobra. 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 Kończymy już. Jeszcze 3. Ty, jeszcze zabawki. O kurwa. Jeszcze zabawki się nie wyjęło z jednej. O kurwa, ale akcja nieprawdopodobna. Wręcz. Dobra. Jesteśmy już blisko. Ostatnie jajo. To wyglądam jak normalnie z programu kryminalnego Fajbusiewicz na tropie 997. Dobra, ja sobie tak usiądę. Są tygodnik, ale tu chaszcze są. I dobra, losu 12 jajek losujemy. 12 jajek, startujemy. Ja się nie patrzę oczywiście. Pierwsze jajko, kto przechodzi dalej? Pierwszym graczem, który przechodzi dalej jest wbijać danek. Wbijać danek przechodzi do kolejnej fazy. W
włożymy sobie tutaj te jajka, żeby zaraz je wyłożyć. Weźmiemy, może potrzęsiemy sobie jeszcze raz tak profilaktycznie. Dobra, potrzęsiemy sobie jeszcze raz. Teraz otwieramy wszystko, wszystko na energii, wszystko energicznie. Jedna, druga ręka, dobra, szybko. Następne jajo. Następnym zwycięzcą jest gracz chamski. Proszę bardzo. Gracz chamski, a raczej nie zwycięzcą, tylko osoba, która po prostu przechodzi dalej. Kolejne jajo, patrzymy. Co my tu mamy? Teraz gracz Cedronek przechodzi do kolejnej fazy. Gratulujemy. To było trzecie jajo. Teraz będzie czwarte jajko. Czwartym jest tutaj... Dobrze czytam? Rogorod. Rogorod, tak, tak. Bo wiesz, mokre to jest wszystko. Rogorod przechodzi dalej. Patrzymy dalej. Co my tu mamy? Rogorod. A teraz gracz Melej. Gratulujemy. Gracz Melej będzie piątym graczem. Może pośnik nas z okna kurwa ogląda. Nie, za nisko ma. Dobra, za nisko. Następny gracz to Jogurcik, jeśli dobrze przeczytałem. Jogurcik RC. Jogurcik RC, dobra, Jogurcik RC. Hashtag Jogurcik. Będziemy jeszcze podziękujemy. I to było jajo szóste. Teraz jesteśmy w połowie stawki. Jajo siódme. Wychido, następny gracz. Wychido. To było siódme. Tak w ogóle dostałem pytania w komentarzu, ile wydałem na jajka. Musiałem kupić 18 jajek, bo mi zostały jeszcze wcześniejsze z tamtego losowania. No i policzcie sobie, 20 razy 3,99. Nie, 18 razy 3,99. Następny gracz, Urszel. Kamerzysto, patrz tutaj, czy wszystkie jaja się zgadzają. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze cztery. Jeszcze cztery. Zobaczymy, czy będzie pośnik, czy nie będzie pośnik. Kurczę, ten Szelfito. Następny gracz to jest Jakub VVM. Kurwa, zmoczyło się, ale lecimy... O kurde, jeszcze mi wypadło, Jakubie. To będzie 2, 4, 6, 8, 9, jeszcze 3. Jeszcze 3. Jeszcze 3, to będzie raz. Następny gracz to Tipei Faker. To było to 10 los, jeszcze 2 losy zostały. A więc patrzymy, tu jest raz, następnym graczem jest Masamune, proszę bardzo. I ostatnie miejsce, tak? Zgadza się. Ostatnie miejsce, no to patrzymy, ostatnie miejsce. Kto tutaj zajmie, kto tutaj będzie z tej dwunastki, no, czy będzie to pośnik? Colgrimus, czyli tak zwany, znany i lubiany kondon przez wszystkich. Colgrimus, to jest 12 osoba. Te wszystkie jajka niestety zostaną wyeliminowane. Te wszystkie jajka z tymi losami są wyeliminowane z dalszej gry. 12 jajek, co jeszcze policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Czekaj, jeszcze raz trzeba policzyć. Chyba jest dobrze, nie? Jest 12? Jest 12. Jest 12. Dobrze, to mamy 12. Lecimy sobie z kolejną rundą. Ty, policja przejeżdża, stary. Ale ja tu w kominiarze jestem, zaraz się zatrzymają. Dobra, ale lecimy dalej. Policja sobie pojechała. My sobie losujemy dalej. I pierwszym zwycięzcą, a raczej Rogorod, to jest pierwszy gracz, który przechodzi do finałowej szóstki. Zobaczmy następne. Kogo my tu mamy?
Następnym graczem jest gracz chamski. Gratulujemy, to jest druga osoba. I teraz trzecia osoba. Niech sobie ktoś idzie, spokojnie, Wiktor, nagrywamy dalej. Trzecią osobą będzie gracz tutaj Jakub M. Jakub VVM. Dobra, trzecia osoba, kurwa, w ogóle tych osób nie kojarzę. Ale widzicie, los jest przekorny. Czwarty gracz to Melej. Meleja oczywiście kojarzę i dobrze znam. To jest czwarte. I teraz tak. Przedostatnie z tej rundy. A więc Wychido, gratulujemy. Przejścia do najlepszej szóstki. I ostatnie to będzie Cedronek. Znowu się załapał gdzieś. Na ostatnią tą. A więc tak. Wszystko się zgadza. Zostało 6 jajek. Mamy 6 jajek tutaj. Więc wszystko się zgadza. Dobra. I teraz wkładamy 6 naszych zwycięzców. I będziemy mieli ostatnią rundę, która zadecyduje, kto zajmie miejsca od 1 do 3. Losujemy. Dzisiaj odcinek bez większych przekleństw. Otwieramy wielkie, magiczne pudełko lodów Duna. Pierwszym graczem, który zajął pierwsze miejsce, jest gracz Rogorod. Gratuluję pierwszego miejsca. Wielkie gratulacje dla gracza Rogorod. Drugie miejsce. Natomiast zobaczymy. Drugie miejsce. Znowu policja przejeżdżała. A zanim trochę dojdzie, trochę nie zajmie, zanim by tu przyszli. Drugie miejsce dla gracza Chamski. Gratulujemy, Chamski, drugie miejsce. To sobie może ustawimy, że tu jest pierwsze miejsce, tu jest drugie miejsce i ostatnie. O, jeszcze trzeba potrząsnąć pudełkiem. I ostatnie miejsce losujemy. Teraz najdłuższe losowanie. Otwieramy. I gracz Melej! Gracz Melej, gratuluję. Trzecie miejsce dla Meleja. A więc jeszcze raz przedstawimy zwycięzców. Pierwsze miejsce Rogorod. Drugie miejsce Chamski. O, przepraszam bardzo. Drugie miejsce Chamski. I trzecie miejsce Melej. Trzech zwycięzców zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej. Zapraszam oczywiście do odebrania nagrody, a raczej do odebrania nagród. Dziękuję za udział w losowaniu i widzimy się, mam nadzieję, na kolejnym niedługo losowaniu. Mam nadzieję, że zrobicie to, co w waszej mocy. A więc pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie z tego niedzielnego popołudnia, z niedzielnego już praktycznie wieczoru. I życzę wam miłych wakacji. Na razie, cześć!